serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Adam i zapraszam do naszego salonu Motoholicy. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie, jak pielęgnować nasz motocykl przy użyciu produktów brytyjskiej firmy Makoff. Mało znana w Polsce, poznajmy ją dzisiaj bliżej. Jesteśmy przy ekspozytorze Makoffa. Cóż to w ogóle jest? Brytyjska firma produkująca kosmetyki do pielęgnacji jednośladów. Jednośladów mówię, ponieważ zasłynęła to firma z produkcji kosmetyków dla rowerzystów. Na zachodzie bardzo znana, w Polsce jeszcze nie. Mamy zamiar to zmienić. No dobra, przechodząc do sedna sprawy, jak się do tego zabrać? Makoff podzielił to sprytnie na trzy etapy. Mamy tutaj środki do czyszczenia motocykla, no bo wiadomo, motocykl jest brudny, trzeba go wyczyścić. A drugim etapem będą to środki do pielęgnacji i powiedzmy detailingu motocykli. Trzecią kategorią, wiadomo, będą to smary. Można tutaj jeszcze wydzielić kolejną kategorię, produkty dla samego motocyklisty, czyli środki do czyszczenia, nie wiem, wizjera, kasku, tekstyliów, skóry. Czym te produkty Makoffa różnią się od innych? Ano właśnie tym, że większość z nich jest robiona w oparciu o nanotechnologię, większość z nich jest biodegradowalna, czyli przyjazna dla środowiska oraz, to jest bardzo ważne, sympatycy zwierząt się tutaj ucieszą, żadne z tych nie było testowane na zwierzętach. Dobra, z tym pierwszym produktem, który weźmiemy sobie dzisiaj na paletę, będzie środek do czyszczenia motocykli Makoff, czyli będzie to Motorcycle Cleaner. Co go odróżnia od innych rzeczy? Zaraz sobie zobaczymy. Ten środek, w przeciwieństwie do innych, należy stosować na już zwilżony motocykl. Dopiero wtedy można spryskać nim cały pojazd i następnie go zmyć. Motocykl zwilżony i śmiało możemy pryskać, gdzie nam się chce. Środek jest bezpieczny. Może mamy tutaj jeszcze taką fajną klapkę. Jak ją otworzymy, to jest bardziej taki spray. Jak zamykamy, robi się piana. Rum, pom, pom, po wszystkim. Można po silniku, po wahaczu, opony. Wszystko. Środek już sobie troszkę popracował na motocyklu. Zatem trzeba użyć naszej szczoty, żeby doczyścić brud. Makoff też posiada szczotki. No, szczotka jak szczotka, mógłby ktoś powiedzieć. No i tu się mylicie. Wszystkie szczotki Makoffa mają gumowe obramówki, żebyśmy sobie nie poniszczyli motocykla w trakcie, jak będziemy ich używać. Dodatkowo miękkie włosie, żeby nie rysować, i rozdwojone końcówki, żeby zwiększyć powierzchnię. No to co? Do dzieła za to! Mamy jeszcze kilka wyspecjalizowanych środków. Pierwszym z nich będzie środek do czyszczenia tarcz hamulcowych. Co go odróżnia, to że możemy psikać nim po wszystkim, po całej tarczy, po klockach, i zostawiamy to, żeby to sobie grawitacyjnie spłynęło i tyle. Kolejnym środkiem jest odtłuszczacz do silników. Generalnie środek, który usuwa nam wszelkiego rodzaju smary i pozostałości. Nie mylić go proszę ze środkiem do czyszczenia łańcucha, to są dwa osobne środki. Generalnie, jeżeli gdzieś nam się motocykl przywrócił, możemy tym środkiem pryskać taką powierzchnię, poczekać chwilę i to nam bardzo ładnie zejdzie. Ostatnim ze środków do czyszczenia Makoffa jest Chain Cleaner. Jest to środek do czyszczenia łańcucha. Jednakże nie będziemy czyścić łańcucha, ponieważ liściu bardzo nalega, żebym szybko wrócił do pracy i przestał zajmować się kręceniem głupich filmików na YouTubie. Serwus, cześć. Jak wiecie, żyję, jeżeli chodzi o to, mam się bardzo dobrze. Tak, wiem, przytyłem, nie? Ale do przeżycia, nie? Pa! Przejdźmy sobie teraz do smarów do łańcucha. Makoff dostarcza nam aż 3 smary do 3 kompletnie różnych warunków pogodowych. Co łączy te wszystkie 3 smary, są dwie rzeczy. Po pierwsze, Makoff mówi, że te smary pachną oraz że świecą pod wpływem promieniowania UV. Pierwszy na tapetę jest to smar suchysowania w naszych ulubionych warunkach, czyli kiedy jest super ciepło, kiedy nie pada, bądź jest ewentualnie tylko lekko wilgotno. Sprawdźmy zatem, czy pachnie. Coś tam pachnie. Fakt faktem, nie czuję, żeby to był zwykły smar, ma jakiś tam środek zapachowy. Jest ok. Bierzmy następny. Endurance Chain Loop. Generalnie jest to smar taki mocno uniwersalny. On ma zwiększone właściwości, które sprawiają, że on się trzyma na naszym łańcuchu dłużej. Jest w miarę odporny na wodę. Taki złoty środek, powiedziałbym. Test zapachu.
No tutaj jest już znacznie wyczuwalny ten zapach. Owocowy zapach. Mocno, mocno czuć. No dobra, ostatnim smarem będzie smar ekstremalny. Idealny jest na pogodę, gdzie pada, leje, zimno, ponuro, a my niestety musimy jechać. Zawarte w nim polimery sprawiają, że utrzymuje się na naszym łańcuchu zdecydowanie dłużej. Test zapachu. Jak najbardziej. Zapach mocno wyczuwalny, też owocowy. A teraz chcemy sprawdzić, czy te smary faktycznie świecą pod wpływem promieniowania UV. W tym celu popsikamy sobie smarami i sprawdzimy, czy faktycznie będzie je widać. Dobra, zobaczmy, co nam powie światło UV. I producent mówił prawdę. Wszystkie smary świecą. Więc możemy sobie sprawdzić, czy naprawdę dobrze i wszędzie posmarowaliśmy łańcuch. Uprzedzając wszelkie pytania, wszelkie komentarze, nie. Makof ani importer Makofa nie zapłacili nam za ten odcinek i za promowanie tych produktów, a powinni.